Takim krótkim świadectwem, właściwie trzema świadectwami z ostatnich dni. Jak wiecie, bardzo dużo sobie proklamuję. W domu mam też wywieszone kartki z tymi proklamacjami i ogólnie jest to po to, żeby sobie przypominać Boże Słowo. Jest to po to, żeby przypominać sobie, co Bóg o mnie mówi, kim jestem, co mam, jaką siłą, potęgą i władzą dysponuję. No i tak już od jakiegoś czasu proklamuję sobie te rzeczy i w pewnym momencie przyszła na to kontra. Jaka? Remontowali nam jakiś czas temu strych, który jest obok naszego mieszkania, a my na tym strychu z naszego mieszkania mamy takie różne kartony, pomputa, takie różne rzeczy, ogólnie delikatny materiał palny, który składować w ogóle na strychu nie wolno. Ale z głowy tam sobie zabezpieczyłem, jest ok. Jednak wiem, że ludzie ze spółdzielni, czy w ogóle ludzie, nie tylko z naszych spółdzielni, tylko pilnują tego, żeby w ogóle był porządek, żeby nic nie działo też ze względów pożarowych. No i chodzi o to, że myśmy na czas remontu wszystko z tego strychu wyciągnęli, po to, żeby oni sobie tą posadzkę wyremontowali, a potem mieli przyjść na odbiór. Tylko jakoś tak nie przychodzili. No ja już w sumie myślałem, że to już jest odebrane, że może byli, jak nas nie było. Wsadziliśmy z Weroniką z powrotem w ogóle te wszystkie rzeczy na strych. Minęły chyba ze dwa, może trzy dni i nagle ktoś puka do drzwi. Ja akurat byłem w łazience i słyszę jakieś tam zamieszanie na klatce. Słyszę w ogóle, że drugi strych też jest sprawdzany, że chodzi o strych. No i ja zacząłem panikować. Mówię, co teraz? Przyszli, sprawdzą, nie? Mówię, co my z tymi rzeczami będziemy musieli zrobić? Wywalić, wsadzić do mieszkania, gdzie my to damy? Podchodzę do tej drzwi, tak delikatnie zerknę przez wizję, mówię, żeby mnie nie widzieli. Wziąłem uciekło do tej łazienki, mówię, nie otworzę jej. Wystraszyłem się. A potem sobie tak myślę, i to mówię, chwila, moment, ale to po co mi tą proklamację? Ogłaszałem, że w ogóle wszelka władza działa mi ku dobremu, że wszyscy są mi przychylni. Mówię, ogłaszałem w ogóle, że niczego się nie boję. Mówię, to jak mam bać się ludzi, którzy przychodzą w ogóle na drogę mojego strychu? Mówię, oni są mi przychylni. Wyszedłem z tej łazienki, otwarłem, dzień dobry, otworzyłem strych. Popatrzeli, ładnie, dziękuję, wyszli. Nie wiem, czy nie widzieli, czy nie chcieli widzieć, ale po prostu nie zwrócili mi uwagi na nas. Ani słowem nie powiedzieli na te rzeczy, które tam były, a których tam być nie powinni. I wszelka władza jest tam ku dobremu, tylko teraz czy to jest tylko w głowie, czy to jest tylko w jakiejś tam iluzji, wyobraźni, tak, wszelka władza jest ku dobremu, no ale potem w pewnym momencie trzeba się skonfrontować, no to jest mi ku dobremu, czy nie jest. Nie? Nawet taki cytat mam powieszony. Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, a wystraszają się ludzie ze spółdzielni. No. To jest pierwsze świadectwo. Drugie świadectwo jest takie, że parę dni temu byłem na basenie i ogólnie przypomniało mi się, że kiedyś chciałem się nauczyć pływać stylem motylkowym. No, że te dwie ręce się tak przekłada. Ja jestem ratownikiem i bardzo dobrze pływam kraulem, bardzo dobrze pływam żabką, ale jakoś tak zawsze męczył mnie ten motylek. Kilka razy już podchodziłem do nauki tego pływania, ale było to ciężkie, trudne. Potem mi się już nie chciało, polałem to. I właśnie teraz, parę dni temu, na świeżo przypomniało mi się, że chciałem się tego nauczyć. Poszedłem na basen, zrobiłem tam kilkadziesiąt długości swoim stylem, tak żeby się rozgrzać. Zostało mi trochę czasu i myślę sobie, no to teraz jest najwyższa pora w ogóle, żeby się tego nauczyć. Mówię, bo ja mogę się modlić do Boga, mogę prosić, ale kiedy ja nie zrobię kroku, to Bóg nic za mnie nie zrobi, dlatego że to ja mam władzę. Dlatego, że to ja jestem osobą decyzyjną. Boże, zrób to za mnie, ale jak ma on się za mnie nauczyć pływać? Albo daj mi umiejętność. To nie jest tak, że się obudzę następnego dnia i będę umiał pływać motylkiem. Chyba, że tak, może ktoś tak ma. Ale ja doszedłem do wniosku, że muszę zrobić krok, muszę się nauczyć i na tą decyzję, na ten krok spadnie moc. No i rzeczywiście było tak. Przepłynąłem pół basenu, zadyszałem się po prostu strasznie. Przeszedłem do żabki. Potem zrobiłem drugą długość tym motylkiem. Tylko, że w motylku chodzi o to, że jak przed wkładaniem rąk do wody, najpierw idzie głowa, a potem idą ręce. Jeszcze pomiędzy tym jest oddech. Ja zrobiłem oddech w momencie, kiedy moja twarz stygnęła się z wodą. Po prostu zaciągłem się wodą, bólkłem się. I to się szybko działo w moim ogólnym. Kurde, zaraz się utopię, tam ratownik patrzy, w ogóle siara, ja jestem ratownikiem, zaraz na basenie się utopię. Przeszedłem do żabki. Wykrztusałem tą wodę z siebie. Dopłynąłem do brzegu i mówię, no chwila, no to co teraz? Mam już wyjść, koniec, nie udało mi się, to mam się wycofać? No nie, no podjąłem decyzję zgodną znowu z moją proklamacją. Nie jestem z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy decydują i zachowują duszę, tak? Z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. No i postanowiłem, że zrobię jeszcze po prostu jedną długość, wyszło mi, czasem się skończy, wyszedłem. No i chcę zachęcić tym ludzi do tego, żebyście się nie poddawali. Czasem jest tak, że
ktoś już tylko podejmie decyzję. I na tą decyzję już przychodzi zniechęcenie, na tą decyzję przychodzi zmęczenie, nuda, ale to jest pewna opresja, którą my, jeśli chcemy zwyciężyć, musimy odeprzeć. A najlepsze jest to, że mamy do tego siłę, jesteśmy do tego wyposażeni, to jest tylko kwestia naszej walki. Ja podejmuję decyzję zgodnie ze swoją tożsamością, jestem zwycięzcą, więc idę i zwyciężę. Ale kiedy zwyciężam? Kiedy staczam ból? To nie jest tak, że ja jestem zwycięzcą i nic nie robię. Zwycięża się w walce, zwycięża się w jakimś boju. Oczywiście my nie musimy zwalczać diabła, to już zrobił Jezus. Dlatego my mamy ręce czyste i super, bo nie chciałbym się zwalczać diabła. To jest drugie świadectwo. A jeszcze było jedno świadectwo, to takie zupełnie niezwiązane z proklamacjami moimi. Mój szwagier, Bernard Werniki, poprosił nas, żebyśmy pomogli mu z autem, bo okazało się, że wsiadł do auta i nie chciał mu odpalić auto. Okazało się, że prawdopodobnie akumulator po prostu pękł, bo było takie nie chciał zaskoczyć. No to wzięliśmy nasze auto, podjechaliśmy pod jego blok. Mieliśmy po prostu odpalić go na kabel. Ja ustawiłem samochód do bramy, mówię to dawaj, przepchniemy twoje auto. Wyjedziesz sobie trochę do tyłu, do przodu, ustawimy ją obok siebie. No ja wsiadłem, a mówię to wrzut na luz. Mówię, ja cię popchnę do tyłu. I to miałem go popchnąć do tyłu, pójść na drugą stronę i dopiero potem mieliśmy go przepchnąć na kabel. Sytuacja była taka, że po prostu położyłem ręce na maskę, zrobiłem dwa kroki do przodu, on odpalił samochód. Bez kabli to nie było odpalenie na pokój, bo to było na luzie, wiecie. Ja nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, a może po prostu te ręce naprawiły w jakiś sposób to auto, ale nawet nie myślałem o tym, żeby coś takiego zrobić. Po prostu położyłem, auto odpaliło. Miał przyjechać, potem ten akumulator naładować, już nie przyjechał, więc chyba wszystko działa. Nowy akumulator. Także wtedy. Dziękuję.